Dzień dobry Państwu. Witamy na naszym kolejnym webinarze w ramach cyklu webinarów organizowanych przez Kancelarię Mariański Group. Dzisiejszy webinar będzie na temat najlepszej formy prowadzenia działalności po Polskim Ładzie. Już mamy kilka miesięcy doświadczeń praktycznych z nowymi przepisami prawa podatkowego. W szczególności chcielibyśmy się skupić na trzech formach prowadzenia działalności, które najczęściej gdzieś tam się nam pojawiają w praktyce naszej i współpracy z klientami. Natomiast omówimy też inne rozwiązania, które być może są warte zainteresowania. Dzisiejszy webinar mam przyjemność współprowadzić z kolegą, adwokatem, doradcą podatkowym, mecenasem Bartoszem Rodakiem. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Monika Błońska, jestem radcą prawnym, partnerem w Kancelarii Mariański Group i mamy nadzieję, że być może troszeczkę Państwu naświetlimy, jak wygląda ta rzeczywistość po Polskim Ładzie, szczególnie, że jesteśmy po Polskim Ładzie i przed zmianą Polskiego Ładu. Więc to taki moment zawieszenia, można powiedzieć. Tak, do pewnego stopnia to, co powiemy, będzie aktualne na dzień dzisiejszy, natomiast powiemy też o tym, co może się zmienić, jakie są planowane kierunki zmian, przynajmniej w wielkiej ogólności, bo ten projekt, który jest na takim etapie, że to jest dosłownie pierwsza wersja Polskiego Ładu zmieniła się dość istotnie. Teraz mamy drugą dużą zmianę. Ona też, mam nadzieję, jeżeli zostanie w takim kształcie, w jakim jest planowana, to powinna nam trochę pomóc z tą działalnością. Natomiast postaramy się Państwu zasygnalizować, co się może zmienić, na co zwracać uwagę przy planowaniu, bo to, co się zmieni, najprawdopodobniej zmieni się od 1 lipca. Także już też niedużo czasu zostało na ewentualne działania wyprzedzające w tym zakresie. Tak, natomiast jedną kwestię musimy tutaj podkreślić, że zmiany, które są proponowane w ramach tej kolejnej nowelizacji przepisów prawa podatkowego i z tego, co kojarzę, w ogóle pierwszy w trakcie roku podatkowego, więc to będzie taki historyczny moment, nie będą miały wpływu co do zasady na ewentualne zmiany formy organizacyjnej, które Państwo chcieliby dokonać, bo te zmiany dotyczące przedsiębiorców są w zasadzie kosmetyczne. I jeżeli ktoś przekracza pierwszy próg podatkowy, to tak naprawdę one nie będą miały aż takiego dużego znaczenia. Więc już się pojawiają od naszych klientów pytania, czy lepiej nie poczekać w takim razie, aż będzie wiadomo, co to będzie. Natomiast biorąc pod uwagę, że ten projekt będzie przyjęty w takiej wersji, jak jest w tej chwili, bądź lekko zmodyfikowany, to tak naprawdę nie będzie miało to większego znaczenia. Jeżeli komuś już doskwiera ten Polski Ład w jakikolwiek sposób, bądź zastanawia się nad zmianą formy, to i tak sugerujemy, żeby to zrobić, bo jakby tutaj, o ile nic się bardzo rewolucyjnie nie zmienia, nic na to nie wskazuje, to te zmiany nie będą miały jakiegoś takiego rewolucyjnego wpływu i też niekorzystne aspekty tego Polskiego Ładu jakby wciąż będą Państwa dotykać. Tak, szczególnie, że te zmiany to są projektowane, tak naprawdę one mają nie tyle zmienić stawki podatkowe, znaczy zmiana dotyczy też między innymi stawek podatkowych, ale zmiana ma tak naprawdę doprowadzić do tego, że ten system podatkowy znowu stanie się trochę bardziej przejrzysty i prostszy do przygotowania, bo w tej chwili tak naprawdę problemem z tym Polskim Ładem nie jest to, że mamy nie wiadomo jak bardzo preferencyjny system dla jednej formy opodatkowania czy dla drugiej, tylko z tego, że mamy na przykład ulgę dla klasy średniej, którą policzyć jest bardzo trudno, tak naprawdę ciężko określić, co dokładnie trzeba uwzględnić, co nie, i to ma zostać zmienione. System ma być po prostu znowu uproszczony, natomiast niekoniecznie dojdzie do zmiany jakiejś rewolucyjnej w zakresie opodatkowania, w tym, że ktoś zyska, ktoś straci. Tak naprawdę zyskać mają głównie służby księgowe i sami podatnicy dokonujący rozliczenia, żeby po prostu tego PIT-a przysłowiowego było łatwiej wypełnić. W dniu dzisiejszym porozmawiamy zatem tak naprawdę o tych formach, które widzimy już, że najczęściej powodują pomysł i następnie konieczność zmiany prowadzenia, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, w tym także spółka cywilna, bo to od strony podatkowej jest tak naprawdę jednoosobowa działalność gospodarcza, no i spółka jawna, bo tutaj też wspólnicy spółki jawnej, to tak naprawdę od strony podatkowej są traktowane osoby prowadzące działalność gospodarczą. I najczęściej właśnie w tej chwili najczęściej to są te formy, którym proponujemy restrukturyzację, aby stały się
bardziej przyjazne, można tak powiedzieć. Drugą formą, o której będziemy mówić, to jest spółka zokomandytowa, czyli konstrukcja do niedawna bardzo popularna, wręcz doradzana również przez nas, bo bardzo bezpieczna. Z punktu widzenia takiego odpowiedzialności, ryzyka gospodarczego, no to spółka zokomandytowa była najbezpieczniejszą formą prowadzenia działalności. I swojego czasu najbardziej optymalną, no a w tej chwili okazuje się spółką no już troszkę mniej korzystną właśnie podatkowo, chociaż dalej bezpieczną. To też zastanowimy się, jaka jest alternatywa dla tych bezpiecznych form. Postaram się powiedzieć o spółce komandytowo-akcyjnej, o której wcześniej mało kto słyszał, a teraz rzeczywiście jest o niej no dość głośno i się jawi jako swoista alternatywa dla innych form prowadzenia. Przeżywa swoisty renesans. Tak, no ja bym powiedziała, że ona się w ogóle pojawiła, bo wcześniej to... Tak, no, w 2013 roku jeszcze była korzystna, a później... Tak. No i może troszeczkę o tych, jak dokonać te zmiany. Ten webinar de facto jest skierowany najbardziej właśnie do osób, które są związane bądź prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę komandytową i ewentualnie dla tych, którzy mają inną formę, na przykład całą spółkę komandytową i też się zastanawiają, co z tym zrobić. Główna nasza teza w zasadzie, bo to już nawet nie hipoteza, coś co możemy potwierdzić, to tak jak wspominał kolega, że wcześniej takim uniwersalnym rozwiązaniem, bardzo wygodnym i bezpiecznym była spółka zokomandytowa, to w tej chwili po zmianach podatkowych de facto ostatnich 3 lat można powiedzieć, bo trzeba zebrać to wszystko, nie mamy czegoś takiego jak jedno uniwersalne rozwiązanie, które pasuje do wszystkich. Tak naprawdę, no, nie licząc tych najmniej korzystnych z naszego punktu widzenia i pod kątem bezpieczeństwa, i pod kątem optymalnych stawek podatku, no to jawi się jednoosobowa działalność gospodarcza, i spółka cywilna, i spółka jawna tak naprawdę, bo i tak Polski Ład sprawił, że to opodatkowanie znacząco wzrosło, dodając składkę zdrowotną jako swoisty podatek. Niektórych grup, które zyskały przy jednoosobowej działalności z możliwości ryczałtowych, no to faktycznie tam to obciążenie podatkowe no wzrosło. Tak, i to natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prowadzenia, no to tutaj no jest to forma najmniej bezpieczna, ale o tym też będziemy dalej mówić. No i powiemy także o spółkach osobowych, które z punktu widzenia podatkowego są spółkami kapitałowymi, więc taki dziwoląg trochę, ale również tutaj z odpowiedzialnością może być różnie. O spółce akcyjnej nie będziemy mówić, bo widzimy tutaj w praktyce, że to jest taka dedykowana dla dużych podmiotów, które bardziej myślą o rozwoju, więc myślę, że to pominiemy, żeby tak, Państwa nie tak już zanudzać. Chcą bardziej pójść w tą stronę tej spółki takiej typowo rynkowej, której akcje właśnie są przedmiotem obrotu już, nie raczej takie, które pozostają pod kontrolą tych dotychczasowych wspólników czy dotychczasowego jednoosobowego przedsiębiorcy. No i oczywiście o spółce ZO, która można powiedzieć, że spółka ZO też przeżywa renesans. Myślę, że tak będzie powiedzieć, bo no jakby tutaj wiele osób, które wcześniej uciekało przed spółką ZO, no to teraz wraca do spółki ZO. Zakładając zatem, że nie mamy jednej uniwersalnej formy opodatkowania, przepraszam, formy prowadzenia działalności gospodarczej, no i też formy opodatkowania, bo nie ma jednej idealnej. Tak naprawdę podejmując decyzję, jak organizacyjnie chcemy działać, no to po pierwsze musimy pomyśleć o tym, jakie jest ryzyko prowadzenia działalności, bo to wpływa na odpowiedzialność, więc czym wyższe jest ryzyko biznesowe, tym bardziej trzeba szukać w formach, które zapewniają większe bezpieczeństwo. Szczególnie, że przepisów jest tak dużo, zmieniają się tak szybko. Mamy niestety w Polsce ułomny tak zwany compliance, czyli bieżące kontrolowanie prawidłowości działania podmiotów. Za to coraz większy system rozbudowanych sankcji, które są nakładane na podmioty same, to znaczy nawet na spółki, a później gdzieś w dalszej kolejności na osoby zarządzające tymi spółkami w ramach reżimu prawa karnego. No, inflacja przepisów karnych, sankcyjnych w ogóle no jest olbrzymia. W niektórych kategoriach no, przodujemy w Europie i to z dość dużym wyprzedzeniem. Tak, więc tutaj jakby no pierwsze, co też pytamy na spotkaniach bardzo często, no to czy to jest biznes ryzykowny, bo to już nam determinuje, o których formach w ogóle możemy mówić. Kwestia właśnie form finansowania tego biznesu, przeznaczenia zysku też nam wpływa na tą formę, bo sposób ewentualnej dokapitalizowania danego podmiotu i skutków podatkowych tego dokapitalizowania też ma dość duże znaczenie.
No i potem dopiero jest ten moment, kiedy Ale też można wydatkowania zastanawiać. środków, tego co Tak, chcemy z tak, tak, zarobionymi tak, tak, środkami dokładnie. robić, czy, bo to też ma duże znaczenie. Czy inwestujemy, czy one są nam potrzebne Dokładnie. do życia. No i oczywiście to nie jest tak, że może być jedna idealna forma dla jednego biznesu, no bo można zdywersyfikować biznes, właśnie dywersyfikując ryzyka, dokonać podziałów, wydzieleń przedsiębiorstw, no jakby możliwości tutaj są, nie tylko poprzez jedno działanie, czyli przekształcenia, które teraz stały się teraz bardzo modne, natomiast też przez inne formy, które umożliwiają de facto restrukturyzację, ale w inny sposób niż przekształcenie, być może przy okazji właśnie dywersyfikacji ryzyka. Dokładnie, ale żeby zacząć, no to ta najbardziej ryzykowna forma działalności, gdzie mamy największe ryzyko gospodarcze, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Tutaj jest największy wybór, jeżeli chodzi o możliwości wyboru sposobu opodatkowania, bo mamy tak naprawdę opodatkowanie według skali podatkowej. 17,32% według przepisów obecnych, według planowanych przepisów 12% i 32%, ewentualnie opodatkowanie podatkiem liniowym na stawce 19% i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale to się wiąże przy przychodach powyżej 1 000 000 zł z daniną solidarnościową 4%, a więc takim nazwijmy to dodatkowym podatkiem. I ze składką zdrowotną. Dokładnie, no i mamy jeszcze ograniczonej ilości, ale no minimalnie są jeszcze osoby, które mogą z tego korzystać z kartą podatkową. Ale tutaj, tylko ci, którzy tak, są na karcie podatkowej, bo jak ktoś już nie jest. Naprawdę mało osób. Natomiast tak jak już wspominaliśmy, no to jest jednak ta forma, która naraża na największą odpowiedzialność, przy której człowiek może spać, no nie może spać spokojnie, bo odpowiedzialność za zobowiązania tego przedsiębiorstwa jest nieograniczona, osobista i tak naprawdę, czy to jest majątek firmy, czy to jest majątek prywatny kogoś, no to tutaj nie ma żadnego znaczenia. Nie ma dokładnie żadnego znaczenia i pod kątem zobowiązań cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych, więc zdecydowanie każda osoba, która prowadzi na swoją działalność gospodarczą i przekracza pierwszy próg, można chyba tak powiedzieć, czyli 120 tysięcy według przepisów Polskiego Ładu, no to powinna chociaż podjąć wysiłek zastanowienia się, czy to jest odpowiednia forma prowadzenia działalności dla takiego przedsiębiorstwa, szczególnie jeżeli myśli się o rozwoju. Tak, szczególnie, że to też jest forma, w której ta odpowiedzialność nie dotyczy tylko samego przedsiębiorcy, ale często też na przykład jego małżonka. Jeżeli jest źle ukształtowana relacja majątkowa pomiędzy majątkiem tym wykorzystywanym w działalności, a majątkiem osobistym małżonków, no to tutaj ta odpowiedzialność może się niejako rozlać właśnie na majątek też członków rodziny, więc tak, no jest to tak, dodatkowe tak, ryzyko. Tutaj koledzy z kontroli podatkowej no już nam cały czas zgłaszają, że te kontrole są coraz bardziej wnikliwe pod kątem ujawniania właśnie majątków, darowizn wykonywanych na szybko, ucieczki z majątkiem, więc jakby zdecydowanie do zastanowienia. Tak, to jest taka forma, która jak już się pojawia problem, no to ciężko jest też cokolwiek właśnie zrobić w celu ochrony tego majątku. No i jeszcze jedna uwaga, żeby mieć świadomość, że ktoś posiada spółkę cywilną, to tak naprawdę jest to jednoosobowa działalność gospodarcza i wszystkie uwagi, które poczyniliśmy w kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej, tyczą się też spółki cywilnej, bo spółka cywilna to z punktu widzenia prawa tak naprawdę jest tylko umową pomiędzy dwoma przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Przejdźmy może do spółki jawnej. Tak, spółka jawna z punktu widzenia podatku dochodowego tak naprawdę, jeżeli chodzi o spółkę, w której są tylko osoby fizyczne, to jest spółka, która nie istnieje w podatku dochodowym. Ona jest opodatkowana znowu tak, jakbyśmy mieli dwóch lub więcej przedsiębiorców. Podatnikami są bowiem wspólnicy, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej co do zasady. I tutaj znowu opodatkowanie jest możliwe według skali podatkowej lub według stawki liniowej, ewentualnie ryczałtem, ale tylko w tych warunkach, gdy mamy do czynienia ze spółką jawną osób fizycznych. Jeżeli spółka jawna jest z osobą prawną i nie są wypełnione szczegółowo wskazane w ustawie o podatku dochodowym warunki, może się okazać, że taka spółka jawna jest podatnikiem podatku CIT, co powoduje, że mamy tak naprawdę wtedy podwójne opodatkowanie. No i to jest sytuacja już też niekorzystna i tu znowu jest danina solidarnościowa, więc tak naprawdę ta spółka jawna osób fizycznych z perspektywy podatkowej niespecjalnie różni się od jednoosobowego przedsiębiorstwa czy od spółki cywilnej.
Różnica jest tak naprawdę w innych kwestiach właśnie niezwiązanych bezpośrednio z podatkiem dochodowym, w podatku VAT, czy właśnie w zasadach odpowiedzialności, czy w tym, jak majątek jest rozdysponowany. Tak, bo spółka jawna jest podmiotem odrębnym od jej wspólników i to już jest jedna ze spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych, więc pod kątem podatkowym rzeczywiście być może zwrócić tak samo jednoosobowa działalność gospodarcza, natomiast pod kątem prawnym to jest rzeczywiście odrębny podmiot, który dysponuje swoim majątkiem. Powoduje to, że ta odpowiedzialność wspólników jest zbliżona bardzo do odpowiedzialności osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Różni się tym, że ewentualną egzekucję z majątku wspólników można przeprowadzić tylko w tej sytuacji, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się nieskuteczna bądź bez jej przeprowadzenia wiadomo, że będzie nieskuteczna. Natomiast jeżeli spółka nie posiada majątku, który umożliwia zaspokojenie zobowiązań, no to niestety ta odpowiedzialność wspólników każdego ze wspólników, nieważne czy ten wspólnik prowadzi sprawę spółki, czy nie prowadzi sprawę spółki, jest nieograniczona i osobista, więc też odpowiada całym swoim majątkiem. Wszystkie uwagi poczynione do tej pory w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i odpowiedzialności osób jej prowadzących będą miały też tutaj do czynienia w zakresie wspólników spółki jawnej, no nie licząc tej kwestii subsydiarności, czyli tak, pierwszej kolejności egzekucji. Tak, także najpierw teoretycznie powinno się przeprowadzić egzekucję ze spółki. Mhm. Jeżeli ona ma majątek, no to faktycznie ta odpowiedzialność tych wspólników może być odsunięta w czasie, ewentualnie może nie wystąpić, jeżeli tylko spółka musi mieć odpowiedni majątek. Ale jeżeli nie ma, no to niestety tak, majątek wspólników jest również zagrożony i od strony podatkowej ta odpowiedzialność też jest jeszcze szersza tak, z tego co kojarzę. Może teraz spółka komandytowa? Tak, spółka komandytowa to jest taki podmiot, co do którego nasz ustawodawca miał chyba największy w ostatnim czasie taki wahania emocjonalne, co z tym podmiotem zrobić, bo w 2020 roku postanowił objąć je CIT-em, w zasadzie obejmując wszystkie spółki komandytowe CIT-em, co niejako miało ukrócić tą formę działalności. Zamysł ustawodawcy był taki, że ta spółka no, jest nieoptymalna z punktu widzenia rządu, no, była optymalna z punktu widzenia podatników, więc chciał to ukrócić. Natomiast z przepisami Polskiego Ładu wyszło, że tak naprawdę trochę ta spółka komandytowa wraca do gry, staje się znowu czymś korzystnym. Czy może być czymś korzystnym, jeżeli dobrze zostanie ułożona, może tak. Bo jest podatnikiem CIT-u, więc formalnie na wstępnym etapie mamy to ryzyko wystąpienia podwójnego opodatkowania, czyli raz na bieżąco w spółce komandytowej z jej osiąganych przez nią zysków, one na bieżąco są opodatkowane, natomiast później ewentualnie wypłacenia dywidend wspólnikom powodujących ponowne opodatkowanie. Ale tak, spółka komandytowa może korzystać z rozliczenia jako mały podatnik CIT-u, a więc z rozliczenia według stawki 9% bądź 19%, jeżeli przekroczy odpowiednie progi. Oczywiście no, musi obliczać przychody, koszty podatkowe sobie, musi później wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Jest więc tutaj no, konieczność prowadzenia już tej pełnej księgowości podatkowej, natomiast wypłata jest opodatkowana jak dywidenda stawką 19%. I to by pokazywało, że tak naprawdę ta spółka korzystna podatkowo nie jest, no bo mamy to podwójne opodatkowanie. Natomiast ustawodawca wprowadził możliwość częściowego odliczenia sobie tutaj pewnej preferencji podatkowej. To zależy od tego, z jakiego rodzaju wspólnikiem mamy do czynienia. Jeżeli mamy bowiem komplementariusza, czyli tego wspólnika, o którym Monika za chwilkę będzie mówić, jak odpowiada, ale co do zasady on odpowiada w sposób nieograniczony, trochę tak jakby był wspólnikiem spółki jawnej, to on odlicza sobie podatek, który zapłaciła spółka jawna, boże, komandytowa, z tego, co już zapłacił. Ten procent pomniejsza swój podatek o to, co zostało już potrącone. Więc efektywnie to opodatkowanie u komplementariusza, jeżeli on spełnia odpowiednie warunki, może wynosić tak, jakby być jednorazowe, jednokrotne. Znaczy, tak? W praktyce to wygląda tak, że jeżeli spółka komandytowa płaci 9%, to on płaci 10%. To następnie przy wypłacie zysku do wspólnika, wspólnik ten dopłaca 10%, czyli tak, jakby globalnie jest 19%. Natomiast jest o tyle bardziej korzystnie niż w spółce jawnej, że w zakresie środków, które pozostają w spółce na inwestycje, a nie są wypłacane, tego opodatkowania drugiego, nie ma. Tak, jest tylko to pierwsze. Tak, więc w przypadku małych podatników
Jeżeli mówimy na przykład, że w miesiącu było dochodu 100 tysięcy, ale komplementariusz postanowił nie wypłacać sobie w ogóle zysku i przeznaczyć wszystko na inwestycje, to spółka efektywnie zostanie obciążona 9% podatkiem CIT. Zaś jeżeli wspólnik będzie chciał wypłacić tylko 20 tysięcy z tych 100, to zapłaci dodatkowe 10% tylko tych 20 tysięcy. Tym samym pozostałe 80 jest opodatkowane jednokrotnie, co sprawia, że jest to zdecydowanie bardziej korzystne rozwiązanie niż w przypadku spółki jawnej, gdzie niezależnie czy środki pozostają w spółce na inwestycje, czy środki są wypłacane do wspólników. Tak, 100% musi być opodatkowane. 100% musi być opodatkowane. Dokładnie. Tutaj można do pewnego stopnia manipulować tym, ile efektywnie zostanie opodatkowane z tego, co trafia do kieszeni tego komplementariusza. U komandytariusza pod pewnymi warunkami może być do zastosowania zwolnienie z przychodów w kwocie 50%, nie więcej niż 60 tysięcy złotych tego udziału w zysku, który on wypłaca. Więc jeżeli mamy znowu komandytariusza, czyli wspólnika, który no, ma bardzo ograniczoną odpowiedzialność, on częściowo może tutaj korzystać ze zwolnienia. To jest takie rozwiązanie przewidziane dla tych spółek komandytowych, w których komandytariusz ma pełnić rolę takiego inwestora, który raczej wnosi środki do spółki, niekoniecznie podejmuje decyzję, nie jest aktywny. No tak jest, no, zadłużenie trochę spółki dokładnie komandytowe, więc no, tak z tego to też wynika. Natomiast tutaj z Państwa perspektywy myślę, że najważniejszym jest to zrozumienie, że ta spółka pozwala jakby bardziej optymalizować cash flow, tak, bo ona jakby decydując, ile środków zostanie inwestycja, jaka jest wypłacana, dobrze ułożona spółka z odpowiednio dopasowanymi komplementariuszami i komandytariuszami pod kątem planowanych zysków, pozwala naprawdę sporo zaoszczędzić. Tak, bo można przesunąć też te środki, właśnie ich efektywne opodatkowanie już na ten etap wypłaty, jeżeli ona nastąpi, tak? Dokładnie. No i jeszcze spółka komandytowa jest spółką, która może korzystać ze estońskiego CIT-u, co jest kolejną bardzo fajną preferencją możliwą do zastosowania, ale to przejdziemy w dalszej kolejności, tak, bo to akurat osobno dotyczy wszystkich spółek kapitałowych pod kątem prawa podatkowego. Przepraszam, w tą stronę. Tak. Jeżeli chcielibyśmy mówić o odpowiedzialności tych wspólników, to tutaj już kolega wspomniał, że ona się kreuje inaczej w zależności od tego, o którym ze wspólników mówimy. W przypadku komplementariusza jest ona dokładnie taka sama jak w przypadku wspólnika spółki jawnej. To już zostało mówione, więc może nie będę się powtarzać, więc w zasadzie jest nieograniczona. Z tym zastrzeżeniem, że jest subsydiarna, czyli w pierwszej kolejności egzekucja ze spółki. Może tylko dodam, że proszę się nie zdziwić, jeżeli ktoś będąc komplementariuszem w spółce komandytowej na przykład dostanie wydany nakaz zapłaty od razu ze spółką. No bo tak, bo to jest jakby oceny procesowej możliwe. Bo tutaj w praktyce już mieliśmy takie zdziwienia klientów, że jak to możliwe, że mówimy, że najpierw egzekucja tak. Natomiast jakby tytuł wykonawczy można uzyskać w tym samym momencie co spółka. Jeżeli chodzi o komandytariusza, jest to tak zwany wspólnik bezpieczny. Jego odpowiedzialność jest ograniczona do sumy komandytowej wskazanej w umowie, o ile jest ona pokryta, więc tak naprawdę dobrze napisana umowa jest w stanie tego drugiego wspólnika odpowiednio zabezpieczyć. Jest to też taki wehikuł, który dość często jest wykorzystywany w rozwiązywaniu trudniejszych spraw spadkowych, czyli właśnie włożenia tam przedsiębiorstwa, gdzie trzeba trochę ułożyć kwestie spadkowe, żeby pomóc sobie z prawem cywilnym, gdzie przepisy prawa spadkowego w kodeksie cywilnym są no trochę zostałej, zostać tak dawno zmienione, więc się wykorzystuje mechanizmy kodeksu spółek handlowych, żeby trochę sobie pomóc z ominięciem niektórych problemów spadkowych i z tym, że przedsiębiorstwo istniało, nawet jeżeli jego właściciel bądź właściciele no już nawet chcą odejść na emeryturę, tak, no już nie mówimy o takich bardziej dramatycznych sytuacjach. No i jeszcze dość jedna fajna korzyść spółki komandytowej to to, że składka zdrowotna nie jest liczona od wysokości osiąganego dochodu, tak jak jest to w jednoosobowej działalności gospodarczej spółce cywilnej i spółce jawnej, ale jest zryczałtowana, płaci ją każdy ze wspólników, uzależniona od procentu przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku to jest około 560 zł, bo to jest jakaś taka kwota miesięcznie. Tak, tym średnio. Zapłaty. Więc no pod tym kątem też przy odpowiednio wysokich dochodach ono może być optymalna. Tak. Bardziej opłacalna od właśnie rozliczania się chociażby podatkiem liniowym, gdzie ta składka zdrowotna uzależniona jest od dochodów.
Tak. Spółka komandytowa akcyjna, ona jest w zasadzie bardzo podobna do spółki komandytowej. Większość rzeczy, o których do tej pory mówiliśmy, pozostaje aktualna, bo tak, ona jest podatnikiem podatku dochodowego, może się rozliczać jako mały podatnik, może się rozliczać jako duży podatnik, musi prowadzić tą księgowość podatkową, obliczać przychody, koszty, wpłacać zaliczki, obliczyć sobie podatek. Wypłata zysku opodatkowana jest jak dywidenda stawką co do zasady 19%, ale możliwe jest skorzystanie z tych dwóch zwolnień, o których mówiliśmy wcześniej, szczególnie to zwolnienie dla komplementariusza ma tutaj duże znaczenie. Znaczy możliwość liczenia dla komplementariusza, tak, tak. No, natomiast nie mamy tej preferencji dla akcjonariusza, tak, którą ma komandytariusz, no to jest ta różnica. No, ale no znowu akcjonariusze tutaj są planowani trochę w innej roli jeszcze. Oni najczęściej tego zysku i tak dostają relatywnie mniej. Co istotne, taką preferencją w stosunku do spółki komandytowej jest to, że tutaj składki zdrowotnej w ogóle nie ma. Mamy brak tej składki, więc no, finansowo jest to bardziej opłacalne z punktu widzenia właśnie takiego tych należności publiczno-prawnych. Natomiast konieczne jest prowadzenie rejestru akcjonariuszy i to już się wiąże z pewnymi kosztami. Zresztą w ogóle koszty funkcjonowania spółek komandytowo-akcyjnych są wyższe od kosztów prowadzenia spółki komandytowej. Więc... Ale też nie dużo wyższe, no bo ten rejestr akcjonariuszy, tak, to jest najczęściej jakaś zryczałtowana jednokrotna opłata rocznie do najczęściej biura maklerskiego, który ten rejestr prowadzi, więc bez jakichś dodatkowych czynności, no to są kwoty w granicach 1500 zł rocznie, więc i tak więcej się zyskuje na braku składki w stosunku do spółki komandytowej. I też może dodajmy, że zarówno w przypadku spółki komandytowej, jak i komandytowo-akcyjnej nie mamy też daniny solidarnościowej, więc w przypadku osób, które wykazują dochód powyżej 1 miliona rocznie, no nie będzie tych dodatkowych 4%. Więc tak naprawdę stąd... A tutaj to w ogóle nie będzie 4% daniny, tak, i 4,9% składki zdrowotnej, więc już mamy 8,9 na start. Tak, więc dlatego ta spółka komandytowo-akcyjna no, zaczęła się w związku z wejściem Polskiego Ładu. No, część firm, część doradców zaczęła właśnie mówić, że to jest taka optymalna forma. Natomiast no, ona też ma swoje wady i zalety. Tak? To nie jest forma dla wszystkich, to nie jest forma idealna na pewno. Natomiast jest to forma no, relatywnie podatkowo do rozważenia, tak? Szczególnie właśnie dla tych osób, które mają na tyle wysoki dochód uzyskiwany ze spółki czy z prowadzonej działalności, który potrzebują na swoje potrzeby prywatne, że faktycznie kwestia opodatkowania składką zdrowotną, znaczy opodatkowania w cudzysłowie, oskładkowania składką zdrowotną, czy też daniny solidarnościowej no, już ma znaczenie. Mhm. To może prześledźmy, jak na spółce komandytowej i spółce komandytowej, tak, akcyjnej wygląda wypłata tego zysku, no bo to rzeczywiście jest dość ciekawe. Tak, więc mamy tak naprawdę, idąc od lewej strony, najpierw wypracowany przez spółkę zysk, tak, z działalności gospodarczej, który podlega tam opodatkowaniu stawką 19 albo 9. Z tego przeznaczamy część zysku do wypłaty i on jest opodatkowany u wspólników co do zasady jako podatek od dywidendy stawką 19% zryczałtowaną, ale w wypadku komplementariusza jest możliwe skorzystanie z odliczenia od podatku, tego, o którym mówiliśmy, czyli tego efektywnie zapłaconego przez spółkę podatku, który proporcjonalnie do tego udziału w zysku będzie tutaj do odzyskania niejako, tak? Czyli pomniejszy nam to zobowiązanie. W skrajnym wypadku prowadząc do sytuacji, że efektywny podatek za zapłaty w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej dla komplementariusza może wynosić 19% maksimum. Tak? Mhm. Plus w przypadku komplementariusza w spółce komandytowej składka zdrowotna, tak, w zryczałtowanej wysokości. To by było na tyle, jeżeli, tak, chodzi o obciążenia tych spółek. No to spółka może spółka ZOO. Chyba najstarsza i najstabilniejsza. Najstarsza i najstabilniejsza, dokładnie. Dla niektórzy teraz wybierają dlatego, że on nie przeżywa tych wszystkich rewolucji. Które tak, są spółka komandytowa akcyjna, to są takie spółki, co do których jest pewne wahanie u naszych rządzących, jak je opodatkowywać. A spółka ZOO jak była, tak jest. W zasadzie w mocno niezmienionym kształcie. W sumie, jak się zmieniają przepisy dotyczące spółek ZOO, to na korzyść można, tak, powiedzieć. W większości wypadków nie ma aż takich rewolucji, więc mamy opodatkowanie znowu
spółki z o.o. na poziomie 9-19% tego, co ona wypracuje, czyli tego bieżącego zysku. Dystrybucja zysku do udziałowców wiąże się z podatkiem 19-procentowym zryczałtowanym, natomiast tutaj od razu trzeba zaznaczyć, bez możliwości odliczenia tego, co zapłaciła spółka z o.o. Tutaj tych preferencji takich nie ma. Więc pod tym kątem spółka z o.o. w stosunku do komandytowej, komandytowo-akcyjnej dla tych osób, które gotowe są ponosić to większe ryzyko, no jest mniej opłacalne. No tylko właśnie, to trzeba sobie zdawać sprawę, że w komandytowo-akcyjnej i komandytowej to jest, nie, ja się śmieję, że to jest trochę taka nagroda za to, że się bardziej eksponuje własny majątek. Cena za to. Tak, to jest taka cena. A nie nagroda. Tak, że cena, którą cena trzeba zapłacić, za, tak, znaczy cenę, którą się, oszczędność, którą się zyskuje za to, że tak, się odpowiada. Tak, niby płacimy mniejszy podatek, ale jednocześnie ryzykujemy więcej własnym majątkiem. A w spółce z o.o. jako, że tego ryzyka własnym majątkiem u wspólników nie ma, no to nie ma też tej ceny do zapłaty w postaci czy nagrody. Tak. Natomiast spółka z o.o., szczególnie w tych prostszych konstrukcjach, w jakich funkcjonuje, może korzystać ze estońskiego CIT-u i to jest faktycznie też rozwiązanie, które dość często pojawia się teraz w praktyce. To znaczy, że jeżeli ktoś już się decyduje na spółkę z o.o., to głównie dlatego, że chce albo od razu, albo w przyszłości korzystać ze estońskiego CIT-u. No tutaj może tylko tak pokrótce, bo myślę, że spółką z o.o. wszyscy są, ona tak długo właśnie funkcjonuje w obiegu, że raczej każdy ma świadomość. Wspólnicy, najważniejsze założenia to, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Za zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. Ona jest osobno regulowana w kodeksie spółek handlowych, odrębnie jest regulowana w przepisach ordynacji podatkowej, to w ordynacji jest troszeczkę szersza. Natomiast wszystko opiera się na tym, że jeżeli członkowie zarządu nie monitorują funkcjonowania spółki, nie wiedzą, jaka jest jej kondycja finansowa i swoją biernością w działaniu tak naprawdę, doprowadzają spółkę do tego momentu, że przestaje spłacać swoje zobowiązania, pojawiają się niezapłacone długi, to wówczas można te zobowiązania tych wspólników przenieść, chyba że zwolnią się z odpowiedzialności, wykazując na przykład, że w odpowiednim momencie złożyli wniosek o restrukturyzację bądź o ogłoszenie upadłości. Więc tak naprawdę tutaj jest kluczowe bieżący taki compliance firmy i bieżące monitorowanie. I to nie jest tak, że tych postępowań z artykułu 299 Kodeksu Spółek Handlowych i 116 Ordynacji Podatkowej nie ma. One są bardzo częste, w większości są wygrane i właśnie wiążą się z taką inercją zarządu w tym, żeby monitorować te działanie firm. A co najważniejsze, nie ma znaczenia, kto odpowiada za jaką działkę pod tym tak, kątem. Tutaj czy zarząd ktoś to jest zarząd. Prezesem zarządu, wiceprezesem zarządu, członkiem zarządu, czy jakimś tam dyrektorem, bo te nazwy są różne. Nie ma tutaj znaczenia. Zarząd odpowiada między sobą solidarnie, więc każdego z członków zarządu można wtedy pociągnąć do odpowiedzialności w takim wypadku. Trochę inaczej jest w KKS-ie, ale to jest w ogóle inna bajka i no niestety dzisiaj nie mamy na to czasu, natomiast też chcielibyśmy zrobić chyba takie spotkanie właśnie odpowiedzialności członków zarządu. Jeżeli w ogóle Państwo widzą taką potrzebę, żeby coś takiego zrobić i to poprosimy jakieś też sygnały, to może coś takiego zrobimy, to, bo tu ona się różni w zależności, o których przepisach mówimy. No i kapitał zakładowy jest też dość niski do przejścia, czyli 5000 zł. Na niego inflacja, ani zmiany podatkowe nie wpływały, on się nie zmieniał od samego początku kodeksu spółek handlowych, więc to jest niski próg wejścia do tej formy prowadzenia działalności. A w ogóle, jeżeli przekształcamy się do tej formy, to w ogóle nie mówimy o kapitale zakładowym co do zasady, bo on jest pokrywany z majątku spółki przekształcanej. No i tak jako ciekawostkę, bo mało kto w ogóle chyba wie, że istnieje taki podmiot, jest tak zwana prosta spółka akcyjna. Sama nazwa jakby wskazuje, że to jest bardzo uproszczona forma spółki. Jest to spółka kapitałowa, rozliczana podobnie jak spółka z o.o., z tych opisanych tutaj pod kątem podatkowym. Ona jest polecana dla osób, które tak naprawdę ona była stworzona dla startupów, dla osób, które zaczynają działalność, ale widzą jakieś ryzyko z jej prowadzeniem związane. Albo muszą pozyskać kapitał, czyli mają pomysł, ale chcą kogoś, kto mógłby ten kapitał przekazać. No i ona pozwala zabezpieczyć częściowo wykonywaną inwestycję. Więc jeżeli na przykład Państwo chcieliby zainwestować w jakiś pomysł,
albo idzie się, że te środki mogą być w jakiś sposób sprzeniewierzone, albo że ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to są jakieś pożyczki, nie wiadomo jak one będą zwracane itd., itd., no to do rozważenia zdecydowanie jest prosta spółka akcyjna. Ona w Polsce jeszcze nie jest tak popularna, ale w innych krajach, na przykład na Słowacji, gdzie ona już została wprowadzona jakiś czas temu, ona zyskuje coraz większą popularność, to nawet fajnie działa, jest bardzo elastyczna, dobrze się prowadzi, próg wejścia jest bardzo niski, bo złotówka. Jest trochę większe zabezpieczenie tego majątku, który jest do spółki wprowadzony przez inwestorów. Zdecydowanie coś do zastanowienia i dla osób, które myślą o jakimś nowym biznesie, ale nie wiedzą, czy się uda, bo może będzie ryzykowny, i dla osób, które myślą, żeby zainwestować w nowy biznes, ale chcą mieć panowanie nad tym, co się tam dzieje i zabezpieczyć częściowo ten majątek, który jest tam wprowadzany. I podatkowo faktycznie no tutaj to jest spółka, która rozliczeniowo zbliżona jest właśnie do spółki z o.o. Więc też no nie jest to taka forma specjalnie skomplikowana. No tutaj nie ma jakiegoś właśnie tego systemu odliczeń, jest po prostu podwójne opodatkowanie. No trzeba się z tym liczyć. Natomiast biorąc pod uwagę, że znowu mamy tutaj opodatkowanie tak naprawdę to przewidziane jest dla startupów, a więc dla tych podmiotów, które zaczynają w szczególności od tego pierwszego progu podatkowego. 9%. Czyli 9%. No ale znowu założenie jest też takie, że dywidendy wypłacane będą pewnie gdzieś w przyszłości, bo na początku będą przeznaczane te zyski na bieżące inwestycje, więc też efektywne opodatkowanie może być niższe. No i tu jest też duży ukłon w stosunku do wkładów, które są do spółki, bo w przypadku spółek kapitałowych, tak jak nie wiem, spółka z o.o. albo spółka akcyjna, nie ma możliwości dokonać wkładów w postaci swojej pracy własnej, umiejętności i tak dalej. W związku z czym, jakby jeżeli osoba nie ma środków, a chce ktoś zainwestować, to nie ma jak swojego wkładu wykazać, jeżeli nie posiada finansowania. A tutaj, mimo że to spółka kapitałowa, no to jest taka możliwość, więc mamy jakby pomysł, wiedzę, umiejętności versus środki finansowe, więc no. Czyli coś, co znane było ze spółki jawnej, komandytowej, to tutaj zostaje trochę przeszczepione. No to wspominaliśmy już kilkakrotnie o estońskim CIT-cie. To może być jako rozwiązanie dodatkowe do planowanych zmian, ale myślę, że też warte do rozważenia. Tak, i tutaj tak naprawdę no, warunków do spełnienia i kryteriów, które podlegają ocenie, jest dość dużo. Na szczęście w związku z wejściem Polskiego Ładu te warunki zostały złagodzone w istotny sposób, bo pierwotna wersja polskiego estońskiego CIT-u, no to był, można to określić tylko jednym słowem, to był niewypał. No bo jeżeli w skali kraju skorzystało z niego niecałe 370 chyba podmiotów, no to naprawdę, no ja znam jeden podmiot, który skorzystał ze estońskiego CIT-u. Ale powiedzmy sobie szczerze, że w tamtej wersji to nie było atrakcyjne rozwiązanie. Dokładnie. Natomiast w wersji po Polskim Ładzie możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest rozwiązanie do rozważenia. Powiedzmy chociaż jedną pozytywną rzecz. Tak, to jest do rozważenia i naprawdę może być bardzo fajnym pomysłem. Jest, trzeba pilnować tego, żeby faktycznie tych warunków do spełnienia, bo tak, pierwszy to jest taki, że co najmniej ponad 50% przychodów musi polegać z innej działalności niż z przychodów pasywnych, tak? Czyli z odsetek. To nie może być spółka, która żyje z tego, jest takim rentierem i żyje z tego, że po prostu na przykład pożycza pieniądze albo korzysta z licencji. Tylko musi mieć taką aktywną działalność gospodarczą. Po drugie, musi spełnić warunek co do zatrudnienia. Co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, na umowę o pracę, ewentualnie też osoby na umowę zlecenie, tylko że przy zleceniu no one muszą mieć dużo wyższe wynagrodzenie, bo tam średnie wynagrodzenie wchodzi w grę. No i może być faktycznie ona dla spółek z o.o., dla spółek akcyjnych, dla prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a więc wszystkich tych spółek, które podlegają opodatkowaniu CIT-em, pod warunkiem, że udziałowcami, akcjonariuszami, wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i co więcej, sama spółka też nie może być właścicielem żadnej innej spółki. Tak? To jest estoński CIT w polskich realiach jest przeznaczony dla takich bardzo konstrukcji nieskomplikowanych, nie istniejących w ramach większych struktur holdingowych, przynajmniej formalnie. Tylko właśnie ewentualnie już jeżeli to powiązanie gdzieś ma być, to przez osoby fizyczne, natomiast nie przez samą spółkę. Tak, a jeżeli mamy podmioty, które dopiero co powstały, to te warunki są troszeczkę złożone, więc ten próg wejścia też jest łatwiejszy. Natomiast opłaca się w ogóle zastanowić się nad tym rozwiązaniem jako na przykład
coś dodatkowego. Tak. Z tego powodu, że jakby samo skorzystanie z możliwości zastosowania podatku estońskiego ostatecznie wpływa nam na zmniejszenie efektywnej stawki opodatkowania. Może spróbujmy. I tutaj na tak, dokładnie. Na przykładzie próbujemy Państwu mniej więcej to pokazać, przyjmując cały czas jedną wartość tej podstawy opodatkowania, czyli tego zysku, który został wypracowany w spółce już po i który będzie przeznaczony do opodatkowania najpierw w ramach spółki, a później w ramach wypłaty zysku dla wspólników. I z tych wyliczeń takich prostych, tak, bo staraliśmy się naprawdę, teoretycznych wybrać takie liczby, które też łatwo jest przemnożyć, podzielić, sprawdzając, czy prawidłowość tych wyników osiągniętych, no, one jasno pokazują, gdzie jest tak naprawdę ta korzyść podatkowa, bo mamy to opodatkowanie podwójne liczone. Właśnie tak jak tutaj mamy 34-39, to jest dla dużego podmiotu, który opodatkowuje się. Już musi 19% CIT-u rozliczyć, tak? Bo wydaje się, że estoński CIT no tak trochę straszy, bo ten ryczałt, który jest wskazany w przepisach, no jest wyższy formalnie od tej kwoty, którą płacimy na skali, tak? Bo mamy tutaj w tym przypadku 19 versus 20% w ramach estońskiego CIT-u, tego ryczałtu. Natomiast jak się spojrzy na to efektywnie, z perspektywy tego, co jest przeznaczone do wypłaty, no to te kwoty już znacząco maleją, bo wspólnik dokonujący wypłaty w ramach podatku PIT już ma możliwość odliczenia częściowego, w tym wypadku 70% tego, co zostało w ramach estońskiego CIT-u już opodatkowane. Także tutaj ta sytuacja jest dużo bardziej korzystna. Znaczy, no tutaj mieliśmy podstawę opodatkowania tylko milion w naszym teoretycznym przykładzie, a widzimy, że sprawia to, że estoński CIT powoduje roczne obniżenie podatku o 100 tysięcy. Tak, więc no to każda złotówka więcej od miliona do góry powoduje nam wzrost korzyści. I tak naprawdę, jeżeli mamy podatnika, który korzysta z 9% podatku CIT, to tutaj tu też również mamy dość dużą korzyść. Dokładnie. A przyjęliśmy bardzo małą podstawę opodatkowania, bo tylko 100 tysięcy. Tak, więc tak jak mówię, no, bo tutaj znowu w wypadku tych małych podatników, to odliczenie efektywne, które występuje u wspólnika, już jest wyższe, bo o ile podatek od dywidendy zapłaci 19%, w dalszym ciągu, no to odlicza już 90% podatku zapłaconego wcześniej. Więc tutaj ten zysk, tak jak Państwo widzą, w wypadku spółek jest naprawdę istotny i nie powinno straszyć to, że formalnie sam ryczałt jest wskazany jako wyższy. No ale zobaczmy taki bardzo prosty przykład. Mam osobę, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i załóżmy, no zarabia, już ma tego dochodu z 2 miliony rocznie. To nie jest nic niezwykłego, żeby mieć taki dochód na jednoosobowej działalności gospodarczej. Jak zostanie na jednoosobowej działalności gospodarczej, najprawdopodobniej ma wybraną formę opodatkowania w postaci podatku liniowego, to zapłaci 19% podatku liniowego, 4,9% składki, to już 23,9%. Tak. To jest zakładamy, że nie ma odliczenia, zobaczymy, co zmienią w przepisach, plus zapłaci 4% od drugiego miliona. Tak. Daniny Solidarności. Daniny Solidarności, czyli łącznie to już prawie 30%. Tak. Mamy jedną osobę gospodarczą, tak, gdzie ta osoba odpowiada całym swoim majątkiem. Natomiast gdyby była to spółka z o.o. na 9% CIT-ie, bo nie przekracza tego progu dla 9% CIT-u, zapłaciłaby łącznie ogółem 20%, wypłacając sobie 100% tak, zysków. Tak, a przecież znowu prowadząc spółkę, najczęściej no, nie zdarza się sytuacja, żeby 100% zysków było wypłacone, bo jednak ta spółka też musi mieć pieniądze na funkcjonowanie bieżące, więc zawsze część tej kwoty zostaje w tej spółce i jest przeznaczona na jej dalsze funkcjonowanie, na bieżące wydatki i na przyszłe inwestycje, więc efektywnie wypłacane jest dużo mniej. Więc ta zakładając, jeszcze większa, to, tak, to prawda, tak, ale nawet zakładając, że wypłacimy dosłownie wszystko, tak, to i tak się okazuje, że to może być zdecydowanie bardziej, bardziej optymalna wersja, plus jest dużo bezpieczniejsza, nieporównywalnie bezpieczniejsza. Tak, a koszt związany z prowadzeniem takiej prostej spółki jak z o.o. czy prostej spółki akcyjnej no, też jest relatywnie, no, mieściłby się w tej korzyści, którą uzyskamy. I z tego estońskiego CIT, tak już jak wspomniałem było wcześniej, korzystają wszystkie spółki
poza jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką cywilną i spółką jawną i spółką partnerską. Tak. Spółka komandytowa, spółka komandytowa akcyjna, spółka ZO, spółka prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna mogą korzystać z estońskiego CIT-u, ile są spełnione te wszystkie warunki. Więc jeżeli jeszcze Państwa nie namówiliśmy, żeby się zastanowić nad przekształceniem, to zdecydowanie chcielibyśmy chociaż namówić, żeby się zastanowić nad możliwą zmianą, ewentualnie skonsultować, czy ona jest korzystna, czy nie jest korzystna. W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest taka możliwość przekształcenia w spółkę, ograniczona tutaj do jednoosobowej spółki ZO, czy przekształcamy bezpośrednio przedsiębiorcę w jednoosobową spółkę ZO. Jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą chce się dalej przekształcać, bo się bardziej komandytowa podoba, nie ma przekształcenia kolejne ze spółki do spółki komandytowej, nam tutaj niczym nie przeszkadza i robimy takie przekształcenia, jedno przekształcenie za drugim. Jedyna, może jakiś tam jedyny mankament i koszt dodatkowy to jest to, że sprawozdanie takiego przedsiębiorca musi być podane w badaniu biegłego rewidenta, no i nie przejdą nam numery NIP i REGON ze spółką, więc podmioty, które mają kasy fiskalne, to mogą być tak, trudne rzeczy, troszkę bo będzie... Tak, koszty związane z tymi kasami fiskalnymi, ale już spółka cywilna nie ma takiego ograniczenia. Spółkę cywilną możemy przekształcać w każdą możliwą formę. Podobnie spółka jawna, zarówno w inną spółkę osobową, jak spółka komandytowa czy komandytowa akcyjna, jak i w kapitałową, jak spółka ZO. Po przekształceniu taka spółka istnieje od chwili wpisania tej spółki do rejestru. Korzysta z tego samego NIP-u, korzysta z tego samego REGON-u, no i może jeszcze skorzystać z tych preferencji ewentualnie estońskiego CIT-u, jeżeli... Fakt, że to trzeba podkreślić. Jeżeli są spełnione warunki, jeżeli ta analiza pokazuje, że rzeczywiście taka korzyść jest, to nie jest tak, że przekształcenie jest jedyną formą doprowadzenia do tego, żeby mieć bardziej optymalną formę prowadzenia działalności. Można korzystać z podziałów, połączeń, z aportów. Na pewno jest najmniej kłopotliwą, bo jest sukcesja wszystkich praw i obowiązków. Ona jest najprostsza z punktu widzenia przedsiębiorcy, który prowadzi dany podmiot, może tak. Natomiast są też inne formy możliwe, inne formy dywersyfikacji biznesu do zastosowania, ograniczenia ryzyk. Więc jakby jak najbardziej zachęcamy, żeby się zastanowić nad różnymi możliwościami, nad połączeniem kilku możliwości. Można na przykład zmienić formę plus zastosować podatek estoński. I spojrzeniem takim trochę z lotu ptaka właśnie na własną działalność i na prowadzoną obecnie formę działalności, tak żeby spojrzeć, czy gdzieś nie ma tego pola do zmniejszenia ryzyka, do uproszczenia sobie całej struktury, uproszczenia tej działalności, uproszczenia rozliczeń podatkowych. No i też uporządkowania, bo jakby tutaj z naszego doświadczenia wynika, że czym bardziej rozbudowane struktury, które nie, są rozbudowane trochę przypadkowo, czyli było tworzonych dużo spółek, porobiło się takie drzewka, no to tym jakby robi się to bardziej skomplikowane, trudniejsze i zdecydowanie mniej korzystne, bo tam się tworzy. Szczególnie jeszcze w tych firmach, które mają naprawdę duży sukces, bo one wtedy nie mają najczęściej czasu zajmować się tymi sprawami organizacyjnymi, tylko zajmują się cały czas pracowaniem zysku. Czym większy jest bałagan, tym więcej się traci. Tak. W wypadku rozliczeń podatkowych i składkowych też, więc to jest takie trochę ktoś inny, znaczy państwo zarabia na bałaganie, który jest w firmach trochę, tak naprawdę, tak to wygląda. Nie mam żadnych pytań, super. Znaczy, że wszystko było jasne. My bardzo dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że tak pokrótce udało nam się przedstawić trochę ten temat. Jest ekstremalnie szeroki, więc ciężko by było nam to omówić bardzo szczegółowo. Natomiast mamy nadzieję, że zapamiętają Państwo z tego naszego spotkania jedno najważniejsze, że nasze otoczenie prawno-biznesowe w tej chwili cechą, którego najbardziej opisuje, to jest ciągła zmiana, więc niestety za tą zmianą trzeba nadążać, bo inaczej się firma cofnie siłą rzeczy, no bo po prostu jak te przepisy tak idą do przodu, galopują, się zmieniają tak szybko, no to tutaj jakby inaczej się nie da, więc tak jak Państwo muszą nadążać za konkurencją, tak też my musimy pomagać Państwu nadążać nad zmianami w prawie, bo niestety one raczej, no można powiedzieć, że one są co do zasady niekorzystne dla przedsiębiorców, bo dokładają kolejne obciążeń, więc jeżeli Państwo się jeszcze nie zdecydowali na to, żeby podjąć jakiś krok do zmiany, no to zdecydowanie zachęcamy do rozważenia. Może jeszcze jak nie są Państwo gotowi na ostateczne decyzje, to do rozważenia, czy nie ma lepszej opcji, bo to o to chodzi tak naprawdę. Tak, czy można coś
zrobić, żeby było nam łatwiej prowadzić tą działalność i takiej spokojniejszej przyszłości żyć. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę Firma Bez Ryzyka, gdzie staramy się publikować najważniejsze doniesienia. Zachęcamy do uczestnictwa w naszych kolejnych webinarach. No i życzymy miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.